imieniu seminarium duchownego. Tak się złożyło, jest u nas trzech rektorów seminarium, byłych co prawda, ale za mojej kadencji siostra Jemina była przełożoną i to w takich czasach dosyć reformatorskich, jeśli tak mogę powiedzieć, seminarium. Ja chciałbym w imieniu seminarium podziękować tutaj, w tej kaplicy, przy tej trumnie za dobro, które poprzez siostry Jemina, ale i siostry pasjonistki od dziesiątków lat będące w seminarium czynią. Dzisiaj, jak wiecie, kochani, wszyscy tu przeżywamy, jest oktawa Bożego Narodzenia, ale wspominamy Jana Ewangelistę, wielkiego przyjaciela, jeśli tak można powiedzieć, Jezusa Chrystusa, umiłowanego ucznia. I Jan Ewangelista zostawił nam trzy przesłania, które tak myślałem w czasie tej mszy świętej, dokładnie pasują do życia siostry Jemina. Przede wszystkim to Jan nam przekazał, że Słowo stało się ciałem. W seminarium jest wiele słów. My mówimy jako przełożeni, lektorzy, profesorowie, klerykom, oni do nas mówią, ale tak naprawdę przekonującymi także, a może najlepiej słowami, to są siostry. Siostry, które są Słowem, jak mówił ksiądz Bodan przed chwilą, jednoznacznie. To kapłanów często dzisiaj się krytykuje, ale jak mniej jest krytyk wobec sióstr. Siostro Jemino, za to, że ty sama, ale i twoje współsiostry w seminarium od dziesiątków lat są takim jednoznacznym Słowem, które pokazuje naszego Pana, za to w imieniu tych dziesiątków już pokoleń klerickich dziękuję. Drugie, co nam przekazał święty Jan Ewangelista, to, że Bóg jest miłością. Cóż innego tutaj dzisiaj mówimy. To w tej pokornej, może skromnej pracy sióstr pasjonistek, w kuchni, jako pielęgniarki, jako te, które są pierwsze, kiedy ktoś zachoruje, kiedy ktoś wzywa, kiedy profesorów nie ma, wszyscy wyjeżdżają, a siostry są. To jest ta cicha, pokorna miłość. Bóg zapłaci za tę miłość. No i wreszcie Jan Ewangelista nam przekazuje to, co Jezus na krzyżu powiedział jemu: Synu, oto matka twoja. Wszyscy dzisiaj mówią, pedagodzy, że ten wątek wychowania kobiecego, matczynego jest tak samo ważny w wychowaniu także księdza. Myślę, że siostry pasjonistki spełniają w pełni taką rolę macierzyńską, matczyną w tym naszym małym wieczerniku diecezjalnym. A ponieważ jest to wieczernik, z którego emanuje i wychodzi bardzo wielu księży, wyszło, myślę, że dzisiaj albo w najbliższym czasie, kiedy się dowiedzą moi, nasi bracia kapłani, młodsi, starsi, o śmierci jednej z wybitnych, chociaż jak słyszeliśmy, cichych pasjonistek, na pewno odprawią niejedno mszę świętą. Niech dobry Bóg będzie z tobą i twoimi losami.